Witajcie. Pozwolę sobie jeszcze tutaj obniżyć tylko ten statyw, lekko go dopasować. Jakoś chyba uda mi się go nie zepsuć. Dobrze. Ktoś kiedyś powiedział, że nic nie ożywia tak jak zmartwychwstanie. I dzisiaj dosłownie wspominamy właśnie to. Wspominamy zmartwychwstanie, czyli najważniejsze wydarzenie w dziejach ludzkości, przynajmniej z chrześcijańskiej perspektywy. Zwieńczenie Bożego planu zbawienia i zwycięstwo Jezusa nad śmiercią. Wspominamy Jego zmartwychwstanie. I z pewnością czujemy podniosłość i powagę tego święta. Jest to bardzo ważny czas w naszej kulturze i pewnie wielu z was od dzieciństwa właśnie ten czas w dosyć wyjątkowy sposób spędza. Możliwe, że dzisiaj ubraliście tą lepszą koszulę. Możliwe, że tą bardziej elegancką sukienkę z szafy wyciągnęliście. Możliwe, że tak jak ja ubraliście sweter, w którym ponoć wyglądacie jak wielkanocny kurczak. Może śniadanie jedliście używając tych lepszych sztućców, tak, i tych talerzy, na które trzeba bardzo mocno uważać, bo jak się zbiją, to nie będzie już można dokupić do kompletu. Możliwe, że czytaliście dzisiaj rano w domach Biblię, spędzaliście bardziej uroczysty czas na modlitwie przed śniadaniem. Wielkanoc to jest wyjątkowy czas. I dzisiaj jeszcze bardziej podkreślamy radość, którą przeżywamy każdej niedzieli tak naprawdę. Co tydzień wspominamy zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale dzisiaj chcemy to jeszcze mocniej podkreślić i chcemy, żeby ta prawda wybrzmiała. I chciałbym właśnie dlatego, żebyśmy poświęcili nieco naszego czasu i uwagi, by przypomnieć sobie te wydarzenia. Przypomnieć sobie to wydarzenie. Jezus zmartwychwstał. Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie, co to znaczy spotkać zmartwychwstałego Chrystusa. W końcu nic nie ożywia tak, jak zmartwychwstanie. Modlę się, byśmy dzisiaj z tego spotkania z Kościołem wrócili zachęceni, zbudowani, ożywieni, ale tak naprawdę chyba przede wszystkim zachwyceni Chrystusem. Nie będziemy dzisiaj mówić nic nowego. Nie wydaje mi się, żeby ten dzisiejszy dzień był jakimś wyjątkowym albo lepszym dniem na poświęcenie naszej relacji z Bogiem, ale dzisiaj jest dzień dobry jak każdy inny i okazja wspaniała, dlatego że wspominamy najważniejsze wydarzenie. Więc chciałbym nas zaprosić do pięknej historii, w której apostoł Jan opowiada o dziwnym, ale niesamowicie szczerym i intymnym spotkaniu z Chrystusem, właśnie ze zmartwychwstałym Chrystusem, spotkaniu tego Jezusa i pewnej zawdzięczającej mu bardzo dużo kobiety. Jeżeli macie swoje Biblię, otwórzcie Ewangelię Jana na rozdziale 20. I przeczytamy dłuższy fragment, podzielimy go sobie na parę części, zaczynając od pierwszego wersetu i skończywszy gdzieś na wersecie 18. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Zatrzymamy się na chwilę już tutaj, więc jeżeli jesteście wpatrzeni w tekst, przepraszam, że was wyrywam. Ten tekst zaprasza nas, byśmy podążali śladami Marii Magdaleny, jednej z kobiet, które towarzyszyły Jezusowi, apostołom. Czasami w różnych narracjach ewangelicznych widzimy, że tam pojawiają się nie tylko uczniowie, nie tylko apostołowie, ale też kobiety, które gdzieś tam za Jezusem idą i się od Niego uczą. I znamy Marię Magdalenę jedynie z kilku wzmianek w Ewangeliach. Tradycja Kościoła i różnych kościołów potem nabudowała wiele rzeczy na temat Marii Magdaleny, ale sama Biblia tak naprawdę mówi nam tylko o tym, że Maria Magdalena była jedną z kobiet, które razem z apostołem Janem stały pod krzyżem Jezusa, kiedy ten umierał. Natomiast no i wydaje się, że taką najbardziej chyba znaną cechą czy informacją na temat Marii Magdaleny jest to, że Jezus wyjątkowo jej pomógł. Miał wypędzić z niej 7 demonów. Natomiast za bardzo niewiele więcej wiemy o Marii Magdalenie. Jan pisze w tym tekście, że pierwszego dnia tygodnia, czyli wczesnym niedzielnym rankiem, poszła do grobu, by, jak tym razem ewangelista Łukasz wspomina, jeżeli byśmy przeczytali jego opis, wraz z kilkoma innymi kobietami dokończyć obrządki pogrzebowe, które zostały przerwane
przez nadejście sabatu. Żydzi nie pracowali w soboty, to był dzień odpoczynku i dzień taki poświęcony, poświęcony Bogu. Jezus umiera w piątek, więc wraz z zapadnięciem zmroku te obrządki pogrzebowe, które trwały też jakiś czas, te wszystkie rzeczy, które należało w tamtej kulturze zrobić z ciałem, zanim zapieczętowano grób raz na zawsze, albo przynajmniej do następnej śmierci, bo to zwykle te groby były wielorazowe, zostały przerwane, więc Maria Magdalena wraz z kilkoma innymi kobietami, jak tylko wcześniej to jest możliwe, zrywają się i po to, żeby pójść i dokończyć to, co zostało przerwane. Natomiast okazuje się, że kamień pieczętujący grób zostaje przesunięty. Ewangelia Mateusza mówi nam o aniele, którego spotykają u wejścia kobiety i rozmawiają z nim przez jakąś chwilę. I przeczytajmy dalej drugi werset. Więc pobiegła i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła do nich: wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Zwróćcie uwagę, nie wiemy, dlatego że jest z innymi kobietami. I cała ta sytuacja musiała być mocno szokująca i bardzo specyficna. To ciężko się tak trochę wczuć w to. Maria wraz z innymi kobietami wraca do uczniów. Nie jest do końca pewna, co się stało. One spotykają anioła, natomiast no, to wszystko jest takie bardzo dziwne. Tak? Ona mówi, no wzięli Pana z grobu. Wydaje jej się, że ukradli ciało. I dla Piotra i Jana, który ten drugi uczeń, o którym czytamy, prawdopodobnie był to właśnie apostoł Jan, ta sytuacja również nie miała sensu. Ewangelista Łukasz pisze nam o tym, że ich słowa, słowa kobiet, wydawały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. No przecież kto i dlaczego miałby wykraść ciało Jezusa? Jaki jest w tym sens? Może Marii coś się przewidziało? Może trafiła nie do tego grobu? W końcu nie pochodziła z Jerozolimy, więc może po prostu pomyliła drogę? Może rozpacz płata figle jej zmysłom? Mimo wszystko zdecydowali się ruszyć i sprawdzić te rewelacje i od trzeciego wersetu czytamy, że wyszedł Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. A biegli obaj razem, ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu. A nachyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła, jednak nie wszedł. Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nim i wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżącą z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno w jednym miejscu. I myślę, że wszyscy czujemy, jak napięcie w tym tekście rośnie. Piotr z Janem ruszają, by zobaczyć, jak wygląda sytuacja. I wydaje się, że Jan, kiedy potem opisuje, no właśnie oddaje te emocje, które temu towarzyszą. Tak? Oni przyspieszają kroku, w końcu zaczynają biec, tak? Zaczyna się ekscytacja. Może po raz pierwszy pojawia się w ich głowach myśl, jakaś taka nutka czy promyk nadziei, że może to jednak nie jest koniec. I Piotr, jak zwykle wychodząc przed szereg uczniów, jako pierwszy ma odwagę wejść do grobu i zobaczyć na własne oczy, że rzeczywiście nie ma ciała. Co więcej, ktokolwiek miałby ukraść ciało Jezusa, pozostawił po sobie dziwny porządek, ułożone chusty i materiał, w które zostały zawinięte ciało. W końcu do grobu wchodzi Jan i kiedy stoją razem, patrząc na pusty grób, wydaje się, że zaczyna do nich docierać. Ósmy werset. Czytamy, że wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca i ujrzał i uwierzył. Albowiem jeszcze nie rozumieli pisma, że musi powstać z martwych. Odeszli więc znowu uczniowie do domu. Możliwe, że wróciły do nich te wszystkie momenty w tej chwili, w których Jezus zapowiadał swoją śmierć. No bo co takiego mówił? Powtarzał, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, musi umrzeć, i musi zmartwychwstać. Ale czy to możliwe? Czy to naprawdę mogło się wydarzyć? Pomimo, że pojawiają się tutaj pierwsze promienie nadziei, to Piotr z Janem odchodzą do domu i nie do końca wiedzą, co z tym zrobić. Kiedy widzieli pusty grób, ale nie spotkali jeszcze zmartwychwstałego Chrystusa. I to spotkanie oczekiwało ich jeszcze tego samego dnia, ale zanim będzie ono miało miejsce, zwróćmy naszą uwagę znowu na cichą bohaterka tego tekstu. 11 werset. A Maria stała zewnątrz grobu i płakała. Maria stała zewnątrz grobu. Nie wiem, czy się zastanawialiście kiedyś nad tym, skąd ona się tam wzięła w tym momencie. No bo przecież
Czytamy, że poszła do grobu razem z kobietami. Okazało się, że ciała nie ma, więc wróciła do uczniów. I teraz, kiedy Jan z Piotrem biegną, zobacz, co się stało, Maria tam nagle znowu jest. Czemu tam wraca? Czemu znów jest przy grobie? Czemu w końcu, jak będziemy zaraz czytać, wchodzi do tego grobu? Ta kobieta jest przy umierającym Jezusie, stojąc pod Jego krzyżem. Później przygotowuje Jego ciało do pochówku. W niedzielę rano, jak tylko to wcześniej jest możliwe, idzie do grobu. Potem biegnie do uczniów. Teraz znowu jest tu, znowu jest przy grobie, w miejscu, w którym powinna być najbliżej Jezusa, jak to możliwe. Ale jak czytamy w innych Ewangeliach, nie ma Go tu. I w końcu w swej rozpaczy i zagubieniu, może w ciekawości, zbiera odwagę i wchodzi do środka. I 11 werset dalej mówi nam, że płacząc nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A ci rzekli do niej, niewiasto, czemu płaczesz? Rzeczy im, wzięli Pana mego i nie wiem, gdzie go położyli. I widzimy, że Maria cały czas nie rozumie, co się wydarzyło, cały czas szuka tego ciała. Tak, skoro umarł, to przecież musi gdzieś być. I w prawie, że filmowej konwencji w wyjściu z grobu, u wejścia do grobu staje sam Jezus, którego Maria nie rozpoznaje. Zresztą nic dziwnego. Przecież Jego ciało powinno być poturbowane, skrzywdzone, złamane, pełne sińców i ran. I 14 werset mówi nam, że gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł jej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? A ona, mniemając, że to ogrodnik, rzekła mu, Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. I teraz docieramy do momentu kulminacyjnego tej całej historii, w którym spotkanie z ogrodnikiem zmieni się w coś, nagle zmieni się w coś dużo, dużo, dużo bardziej wyjątkowego. Rzekł jej Jezus, Mario. A ona, obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku, Rabbuni, co znaczy nauczycielu. Rzekł jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i do Ojca waszego, do Boga mego i do Boga waszego. I przyszła Maria Magdalena, oznajmując uczniom, że wzięła Pana i że jej to powiedział. I na tych kilku wersetach chciałbym zatrzymać się dzisiaj najdłużej. Był taki trochę przydługawy wstęp, ale obiecuję, że on nie wydłuży tutaj tego kazania. Maria w końcu rozpoznaje Jezusa w postaci, która pojawiła się u wejścia do grobowca. Następuje chwila niedowierzania, chwila radości. Ta kobieta rusza, by przywitać, przytulić Jezusa. Maria Magdalena spotyka zmartwychwstałego. I na tym momencie chciałbym się dzisiaj skupić. Tu chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad kilkoma myślami wynikającymi z tego fragmentu. Jeszcze jedna uwaga. Mówimy o spotkaniu ze zmartwychwstałym Chrystusem i oczywiście Biblia uczy nas o tym, że Chrystus w ciele wstąpił do nieba. Więc czytamy relacje o ludziach, którzy Go rzeczywiście fizycznie widzieli, ale to nie jest normatywne. Innymi słowy, my nie próbujemy spotkać Jezusa w ciele dzisiaj. I patrząc na te teksty, kiedy ludzie spotykają Jezusa w ciele, kiedy Maria Magdalena spotyka Jezusa zmartwychwstałego, nie próbujemy wyciągać wniosków na temat tego, próbujemy wyciągnąć wnioski na temat tego, co to znaczy spotkać i poznać Chrystusa, nawet jeżeli fizycznie Go jeszcze dzisiaj nie zobaczymy. Więc po pierwsze, wracając do tego tekstu, chciałbym powiedzieć o tym, że to spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym to jest spotkanie z kimś, kto znacie najlepiej. Zobaczcie, że okazuje się, że ta cała sytuacja, niepewność, strach, smutek, one zmieniają się w mgnieniu oka i okazuje się, że zmieniają się przez jedno słowo. Jezus mówi Mario i cała rzeczywistość, którą postrzega, Maria staje na głowie. Nagle ogrodnik stojący przed nią przestaje istnieć, rozpływa się w powietrzu i ona patrzy na tą osobę i widzi kogoś zupełnie innego. Najnowsze badania nad manuskryptami Nowego Testamentu pokazują nam wyjątkowość tej sytuacji. Przez lata uważano, że Jezus zwraca się do Marii, używając właśnie tej greckiej formy jej imienia. Mówi do niej Maria. Natomiast okazuje się, że mamy dosyć mocne
powody, żeby uważać, że sam ten tekst w oryginale mówił, czy używał hebrajskiej formy tego imienia, Mariam. Więc Jezus, zwracając się do niej, prawdopodobnie używał właśnie tej formy, mówi do niej Miriam. Więc nie dziwi, że reakcja Marii jest taka sama. Ona woła do niego też po hebrajsku. Woła do niego Rabuni, czyli mój nauczycielu, używając formy dużo bardziej personalnej niż takie formalne rabbi. Przyjaciele, widzimy niesamowitą, podstawową prawdę wynikającą ze spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym. Zaufanie Chrystusowi, pójście za Jezusem, naśladowanie Go wiąże się z prawdziwą, bliską, intymną relacją z kimś, kto zna Cię lepiej niż ktokolwiek inny. On znał Cię, zanim już się urodziłeś. On znał Cię i wiedział dokładnie, kim będziesz, jaki będziesz, jaka będziesz. Doskonale rozumie Wasze myśli, emocje, moją przyszłość zna i moją przeszłość zna. Wie, co przez co przeszedłem i co mnie czeka. Innymi słowy, używając języka z tego fragmentu, On zna Twoje prawdziwe imię, Twoją tożsamość, kim jesteś. On wie dokładnie, kim jesteś. On rozumie Cię najlepiej, wie dokładnie, czego naprawdę potrzebujesz, czego tak naprawdę potrzebuje Twoje serce. On kocha Cię tak bardzo, że oddał swoje życie za Ciebie. I niesamowite są te słowa Jezusa, który wcześniej pyta Marię, zanim ona jeszcze nawet zrozumiała, kim jest. Mówi, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? W wersecie 15. I echem te pytania odbijają wiele sytuacji, w których Bóg zadaje często w Starym Testamencie takie pytania. Na przykład, gdzie jesteś, Adamie? Albo skąd przychodzisz, Hagar, i dokąd zmierzasz? Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Jezus nie zadaje tych pytań Marii dlatego, że nie zna odpowiedzi. Nie zadaje ich też, żeby ją napomnieć, obudzić, czy uświadomić jej jakąś niewiarę. Tak? To nie jest napomnienie, w którym Jezus mówi, Mario, dlaczego ty nie rozumiesz? Co ty tutaj robisz? Grób to już jest przeszłość, tak? To już przeterminowało się. Idź gdzieś indziej mnie szukać. Myślę, że zadaje te pytania, żeby pokazać, że naprawdę, naprawdę go to obchodzi. Że interesuje go odpowiedź. Nawet jeżeli on ją zna, to interesuje ją odpowiedź. Komunikuje się z Marią tak, by zrozumiała jego troskę i miłość. Co się dzieje, Mario? Dlaczego tu jesteś? Opowiedz mi. I to jest pierwsza cecha spotkania ze zmartwychwstałym Zbawicielem. To jest poznanie kogoś, kogo potrzebujesz bardziej niż czego i kogokolwiek innego. Bardziej niż ci się wydaje. Żyjący i królujący Chrystus to zarazem wielki, wieczny i wszechmocny Bóg. Ale też ktoś, kto zna Cię najbardziej, na najbliższym, personalnym, podstawowym poziomie. Ktoś, kto jest naprawdę Twoim przyjacielem. W Nim jest pocieszenie, w Nim jest radość. W Nim są cel, sens i kierunek naszego życia. I On zmartwychwstał. I teraz, kiedy czytamy ten fragment dalej, to wydaje się, że Jezus jednak, jeszcze jak tak opisuje Jezusa, to wydaje się, że tak trochę tutaj pomijam pewne rzeczy, no bo Jezus chyba nie jest aż taki miły, prawda? Nie jest taki ciepły, nie jest aż taki przyjacielski, jak się początkowo wydaje. No bo co ma na myśli, kiedy tak brutalnie odrzuca Marię w 17 wersecie, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Dlaczego? I patrząc na ten werset, chciałbym powiedzieć o drugiej rzeczy. Czyli mówiliśmy o tym, że spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem to spotkanie z kimś, kto znacie najlepiej. I po drugie, to będzie spotkanie z kimś, albo spotkanie będące wstępem do wieczności. Myślę, że czasami możemy patrzeć na te słowa i rozumieć w takim właśnie mistycznym sensie Jezusa, który mówi, ja tutaj jestem gdzieś po środku, nie wolno mnie dotykać. Tak? Ja udaję się teraz do nieba. Jego ciało nie jest już zwykłe, więc nie można tutaj dotykać, tak? Nie można, w żadnej formie tutaj nie można mieć z nim kontaktu. I nie wydaje mi się, że o to chodzi Jezusowi. Niektóre tłumaczenia lepiej sobie radzą w ogóle z tym wersetem i możemy w nich znaleźć formę nie trzymaj mnie już, albo nie przylegaj do mnie. Co dużo lepiej oddaje cały sens tej sytuacji, no bo oczywiście, że Maria zobaczywszy, że Jezus jednak żyje, no to co miała zrobić? No pobiegła go przytulić.
Tak, jeżeli się okazuje, że ktoś, kogo widziała, że właśnie, kogo sama składała do grobu, teraz stoi przed nią żywy, to oczywiście, że przyszła, czy pobiegła go przytulić. Niektórzy mogą zastanawiać się, czy w tamtym czasie nie było to po prostu nieprzyzwoite i odpowiedzią będzie, no, że tak, pewnie w niektórych oczach takie przytulenie byłoby nieprzyzwoite, ale to nie jest powód, dla którego Jezus mówi, żeby do niego nie przylegała. Zobaczcie, mówi, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Nie mówi, Mario, tutaj wiesz, wiem, że jesteśmy w grobie, ale kręcę się ogrodnik gdzieś tam dalej. Jeszcze zobaczy i pójdzie fama. Tak? To nie o to chodzi. On mówi, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Dlaczego więc Jezus nie celebruje z nią tego pięknego momentu radości? Co bardziej naturalnego można zrobić, niż popłakać się z radości, wpaść w sobie ramiona i zapomnieć o tym makabrycznym wieczorze piątkowym, który miał miejsce 2 dni temu czy 3 dni temu. Po pierwsze, nie zakładajmy, że tego nie robi, w sensie, że nie celebruje. Oczywiście opis tej sytuacji to zaledwie kilka zdań, ale niewykluczone, że mają oni czas, żeby się przywitać, żeby się wypłakać, żeby się cieszyć, żeby się śmiać. Po drugie, Jezus daje Marii jasno do zrozumienia, że ta chwila, którą dzielą w ten wyjątkowy sposób, ona nie będzie trwała wiecznie. Że to jeszcze nie jest na to czas. Mówi jej, że będą musieli się pożegnać, że nie zawsze tu na ziemi będzie mogła przebywać z Nim twarzą w twarz. Mówi jej, nie dotykaj mnie, bo nie wstąpiłem jeszcze do Ojca. Co najważniejsze, Jezus obiecuje jej, że o ile to nie jest miejsce i czas teraz tutaj na to, żeby być razem ze sobą blisko, to te miejsce i czas nadejdą. Mówi, jeszcze nie wstąpiłem. Więc kiedy wstąpi, to będzie na to czas. Kiedy Jezus wstąpi do Ojca i kiedy ona wstąpi do Ojca, kiedy ty i ja wstąpimy do Ojca, przyjdzie czas na spotkanie z Jezusem twarzą w twarz. Przyjdzie czas na uścisk radości. Przyjdzie czas na świętowanie w ten sposób. Więc innymi słowy, to co robi Jezus, mówi, nie trzymaj mnie teraz tutaj, nie przylegaj do mnie teraz, bo ja odchodzę do Ojca, ale przecież przyjdzie czas, kiedy będziesz tam razem ze mną. Przyjdzie czas, kiedy będziemy mogli dzielić to ze sobą przez całą wieczność. I wiecie, myślę, że to jest wspaniała wiadomość dla nas wszystkich dzisiaj. Dlatego, że spotkanie zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu jest jedynie przed smakiem radości i pełni społeczności z Bogiem przez wieczność w niebie. Jest zapowiedzią tego, jak przez wieczność będziemy mogli stanąć z Nim twarzą w twarz, jak przez wieczność z naszym Królem i Władcą, który nazywa nas bratem, będziemy mogli przylgnąć do Niego, będziemy mogli w uścisku radości cieszyć się razem z Nim. Myślę, że ostatecznie pokazuje nam to bardzo ważną prawdę dotyczącą chrześcijaństwa. Życie z Chrystusem tu na ziemi jest czymś ważnym i pięknym, ale wiecie, w ostatecznym rozrachunku nasza nadzieja nie jest w tym życiu. Nie jest tu i teraz. To, że tu i teraz może być piękne. Myślę, że ta chwila, którą Maria dzieli z Jezusem, była piękna. Myślę, że pewnie oboje by chcieli, żeby trwała wiecznie. Ale to nie był miejsce i czas. Ale w wieczności będą mogli być razem. I ty i ja będziemy mogli być razem z naszym Zbawicielem przez wieczność. W tak bliskiej relacji, jak tylko możliwe. Dlatego, że krzyż Chrystusa i zmartwychwstanie Chrystusa to jest dzieło, które nam to ma umożliwić. I ostatnie zdania tego tekstu opisują Chrystusa wysyłającego Marię do uczniów i mówi im, powiedz im, wstępuję do Ojca mego i do Ojca waszego, do Boga mego i do Boga waszego. I to, co czytamy dalej, prowadzi nas do pewnie takiego ostatecznego już wniosku wypływającego z tego fragmentu. Przyszła Maria Magdalena, to jest 18 werset, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. Więc mówiliśmy o tym, że to jest spotkanie z kimś, kto zna Ciebie najlepiej na świecie. Jest to spotkanie, które jest pewnym preludium do czegoś dużo ważniejszego i dużo większego. I ostatecznie to spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym w naszym życiu, to spotkanie, które nas powołuje. To jest coś, co jest autentyczne. To najważniejsze, co może się wydarzyć w Twoim życiu. Spotkanie Zbawiciela na Twojej drodze oznacza, że przez wiarę przyjmujesz Jego ofiarę za Twój grzech i oczekujesz w nadziei na Jego powtórne przyjście. Ale co więcej, i widzimy to właśnie tutaj, w tym ostatnim zdaniu,
To spotkanie Chrystusa zmienia twoje życie i powołuje cię do czegoś nowego. Maria odchodzi od grobu zmieniona. Ich życie nigdy nie pozostanie takie samo po tym, co doświadczyła. I pewnie nieraz później w swym życiu tęskniła za rozmowami ze Zbawicielem, twarzą w twarz i wyczekiwała wieczności, w której znowu go spotka, ale póki co, póki ta wieczność nie nadeszła, zrobiła dokładnie to, o co Jezus ją poprosił, co Jezus jej polecił. Odeszła od grobu. I zobaczcie, nie powiedziała, nie ma go tu. Oznajmiła uczniom, że widziała Pana. Oznajmiła, że spotkała Go. Oznajmiła, że On żyje. Nie ma chyba piękniejszego sposobu, żeby podsumować to dzisiejsze rozważanie. Przyjaciele, nasz Pan i Zbawiciel żyje i pokonał śmierć. Kocha nas, obdarowuje łaską, prowadzi i strzeże na drodze do Jego Królestwa. Ale póki jesteśmy w tej pielgrzymce, póki jesteśmy tutaj na ziemi, póki jeszcze idziemy do Niego, niech treścią naszego życia będą te proste słowa, które możemy powtórzyć za Marią. Widziałem Pana. Spotkałem Chrystusa Zmartwychwstałego. Gdziekolwiek nas Bóg postawi, gdziekolwiek nas powołuje, pamiętajcie, że Duch Święty jest z wami. Bądźcie Jego świadkami aż po krańce ziemi. Idźcie i głoście, że widzieliście Pana, bo to jest treścią naszego życia. Więc podsumowując, spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem to spotkanie z kimś, kto zna cię najlepiej, kto wie, kim jesteś, kto wie, czego potrzebujesz, kto wie, w jaki sposób poprowadzić twoje życie tak, żeby było ono jak najbardziej owocujące. Spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem to spotkanie, które jest wstępem do wieczności. To jest spotkanie, które jest przedsionkiem czegoś dużo, dużo bardziej wspaniałego i ostatecznie to jest spotkanie, które zmienia nasze życie, które powołuje nas do czegoś zupełnie nowego i zupełnie innego. I takiego spotkania w waszym życiu wam życzę i modlę się o to, żeby każdy z nas Chrystusa w swoim życiu poznał. Niech wam Bóg błogosławi.